stworzyli wyjątkowe kroszonki i zdobione jaja. Po pandemicznej przerwie Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe wrócił z organizacją konkursu kroszonkarskiego, w którym wezmą udział dzieci i młodzież i osoby dorosłe, a poprzedzony ten konkurs był warsztatami kroszonkarskimi oraz robienia palm wielkanocnych, więc przygotowujemy się do świąt wielkanocnych. Konkurs kroszonkarski zorganizowano w dwóch kategoriach. Uczestnicy mogli złożyć do konkursu dwa zdobione jaja. Jedno z nich musiało zostać przygotowane na miejscu przy innych. Co takiego robisz, powiedz? Kurczaczka. I jak on będzie wyglądał? Co to jest za pomysł? Tutaj będzie miał piórka, a tu oczka mu przykleję. Aha, i co trzeba zrobić, żeby coś takiego powstało? Trzeba tu przykleić oczka, a tu jeszcze dokończyć. Jaki masz pomysł na to swoje jajko, powiedz? Z czego owinąć pipułką zakręconą, przykleić oczka, z filcu zrobić nosek, zrobić skrzydełka z piórek, taką grzywkę u góry. To będzie kurczaczek, tak? Powinny być organizowane takie konkursy, tak samo takie zajęcia, na których córka właśnie była i naprawdę jesteśmy zadowoleni. Na początku trzeba pomyśleć, co można zrobić na tym jajku. A co potem? Potem to jakoś zrobić, żeby to ładnie wyglądało. Ja również biorę udział w warsztatach kroszonkarskich, czy w szkołach, czy w DPS-ach, albo w innych miejscach i staram się po prostu zachęcić. Wiem, że nie wszyscy tego bakcyla złapią, ale są osoby, które po prostu pierwszy raz spróbują i jak gdyby ich to zainteresuje i kontynuują tą tradycję. To są najcenniejsze podarunki, jeżeli to jest podarunek od serca, na przykład dziecka dla mamy, czy mamy dla dziecka, to jest coś bardzo wartościowego i to jest bezcenna pamiątka. Konkurs poprzedzono warsztatami, na których uczestnicy mogli nauczyć się zdobienia jaj wielkanocnych. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy.